W tej lekcji dowiemy się, czym jest przystawanie. 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 Przystawanie oznacza równoważność figur, a równoważność figur oznacza, że dwie figury są e, takiego samego kształtu e, i e, odpowiednie boki mają taką samą długość. czyli są takie same. I dlatego chciałbym, żebyśmy poprzez słowo przystawanie rozumieli, że dwie figury są takie same, takie same. I chciałbym teraz, żebyśmy sobie to zobrazowali na przykładzie. Narysujemy sobie w tym celu tutaj jeden trójkąt i drugi trójkąt. I teraz te... Dwa trójkąty są przystające. Jak moglibyśmy komuś udowodnić, że te dwa trójkąty są identyczne? No najłatwiej, moglibyśmy pokazać, co musielibyśmy zrobić z tą figurą, aby pokazać, że ona ma identyczny kształt tutaj, jak ta figura. Moglibyśmy sobie tę figurę obracać, przesuwać oraz przerzucać. To przerzucanie jest najbardziej takie kontrowersyjne, znaczy może, o, kontrowersyjne, kontrowersyjne to złe słowo, może niezrozumiałe. Co to znaczy przerzucać? Wyobraźmy sobie, że złabalibyśmy ten trójkąt tutaj za ten wierzchołek i przerzucili to w taki sposób tutaj na drugą stronę, że tutaj powstałby nam o taki trójkąt. Po prostu przerzucilibyśmy ten wierzchołek na drugą stronę. Ale e, na razie tutaj nie, będziemy tutaj nie będziemy chcieli nic rysować, tylko po prostu możemy sobie zapisać, że za pomocą takich przekształceń jak obracanie... Obracanie... Przesuwanie, przesuwanie i przerzucanie, przerzucanie. Za pomocą tych operacji będziemy mogli identycznie uformować jedną figurę w taki sposób, aby była taka sama jak druga figura. I skoro wiemy, że te dwa trójkąty są przystające, to chcielibyśmy wiedzieć, w jaki sposób oznacza się figury przystające. Nazwiemy sobie ten trójkąt tutaj w taki sposób. A, B, C. Ten jako X, Y i Z. I chcemy zapisać, że te dwa trójkąty są przystające. Czyli zapisuj zapisujemy tutaj trójkąt A, B, C, zapisujemy znak równości i nad znakiem równości taką falkę. To oznacza, że ten trójkąt jest przystający do trójkąta XYZ. I teraz jeśli będziemy mieli taką informację, jeśli będziemy wiedzieli, że dwa trójkąty są przystające, to jakie, jakie informacje będziemy mogli tutaj wyciągnąć z przystawania dwóch trójkątów? Pierwsza informacja jest taka, że odpowiednie boki są takie same, czyli popatrzmy, w tym przypadku ten bok będzie miał taką samą długość jak ten bok. Skąd to wiem? Nie zawsze tutaj rysunek będzie nam wskazywał na odpowiednie boki. Popatrzmy na sposób zapisu tego trójkąta. Najpierw zaczęliśmy od wierzchołka A. Czyli A jest na pierwszym miejscu, tutaj na pierwszym miejscu jest X. Na drugim miejscu mamy B, na drugim miejscu mamy Y, czyli A, B to jest ten bok i on odpowiada tutaj temu bokowi X, Y. Czyli y, możemy sobie zapisać, że będziemy wiedzieć, jeśli będziemy mieli podane, że dwa trójkąty są przystające, to długości odpowiednich boków są takie same, czyli w tym przypadku długość y, boku A. B jest taka sama jak długość boku XY. W przypadku, gdy mówimy o jakichś miarach, czyli o e, na przykład długościach odcinków, tak, to jest znak równości. A jeśli będziemy mówili o figurach, to możemy zapisać to jako przystawanie. Oczywiście nie tylko trójkąty są przystające, możemy powiedzieć, że dwa odcinki są przystające, czyli tutaj będziemy mieli, że odcinek AB jest przystający do odcinka... XY, czyli to oznacza, że dwa odcinki są identyczne. i możemy to sobie również oznaczyć w taki sposób stawiając tutaj takie kreski. Ale to e, nie są jedyne odpowiednie boki. Tutaj będziemy mieli jeszcze B, C y z. Widzimy, że B, to jest drugi wierzchołek, C to jest trzeci, Y to jest drugi, Z to jest trzeci. Czyli możemy sobie oznaczyć te boki tutaj dwiema kreseczkami, czyli będziemy wiedzieli, że długość boku BC jest taka sama jak długość boku YZ. I został nam tutaj trzeci bok, AC. Widzimy pierwszy wierzchołek i trzeci. Tutaj XZ, również pierwszy wierzchołek i trzeci. T2. Boki są identyczne, oznaczymy sobie trzema kreseczkami i zapiszemy, że długość boku AC jest taka sama jak długość boku XZ. To nie jest jedyny wniosek, który możemy wyciągnąć z przystawania dwóch trójkątów. Powiedzieliśmy sobie, że dwie figury są takie same, to znaczy, że odpowiednie kąty również będą identyczne. Czyli popatrzmy, w tym trójkącie, jeśli zaznaczymy sobie ten kąt w taki sposób, to ten kąt jest przy wierzchołku A, to odpowiedni kąt będzie tutaj przy wierzchołku X, ponieważ wierzchołek X to jest odpowiedni wierzchołek do wierzchołka A. Czyli możemy tutaj sobie zapisać, że miara kąta BAC B, A, C jest taka sama jak miara kąta Y, X, Z. Tutaj dajemy znak równości, ponieważ mówimy o miarach. A gdybyśmy chcieli zastosować symbol przystawania, to po prostu musielibyśmy nazwać kąt jako obiekt matematyczny, czyli kąt B, A, C jest przystający do kąta Y, X, z. To nie jest jedyna para odpowiednich kątów. Możemy sobie tutaj jeszcze y, zaznaczyć ten kąt. Ten kąt jest przy wierzchołku B. Odpowiedni wierzchołek w tym trójkącie to jest Y, czyli odpowiedni kąt do tego kąta to będzie kąt, który znajduje się tutaj. Czyli możemy sobie tutaj zapisać, że y, miara kąta A, B, C. Jest taka sama, jest równa mierze kąta. Tutaj będziemy mieli um, x, y, z. X, y, z. I mamy jeszcze tutaj trzeci kąt. Zaznaczymy to sobie może takim kolorem. O. I tutaj będziemy mieli trzy łuki. Wierzchołkowi C odpowiada wierzchołek Z. Czyli tutaj możemy zapisać, że miara kąta BCA b, c, a jest taka sama jak miara kąta y, z, y, z, Czyli jeszcze raz, reasumując, jeśli będziemy wiedzieli, że dwa trójkąty są przystające, to będzie znaczyło, że odpowiednie boki mają takie same długości oraz odpowiednie kąty również będą identyczne. Czyli to są dwie figury, które mają takie same boki oraz takie same kąty. Wiemy już, jakie wnioski możemy wyciągnąć z tego, że dwa trójkąty są przystające, ale chcielibyśmy wiedzieć, w jaki sposób sprawdzić, czy dwa podane trójkąty są przystające i chcielibyśmy mieć jakieś narzędzia, które pozwolą nam... E, sprawdzić, czy dwa trójkąty są przystające. Takie narzędzia nazywają się e, cechami przystawania trójkątów. Tych cech się nie udowadnia. Niektórzy te cechy nazywają postulatami. Postulat w matematyce to jest coś takiego, że my zakładamy sobie, o, ok, e, taki jest. Jeśli coś takiego jest spełnione, to można wyciągać tutaj jakieś wnioski. I te tych cech przystawania trójkątów się nie udowadnia. I możemy to sobie zapisać. To są cechy przystawania trójkątów. Cechy przystawania trójkątów. To są te narzędzia, które pozwolą nam e, powiedzieć, czy dwa trójkąty są przystające. Przystawania. Cechy przystawania e, trójkątów. I pierwsza cecha to jest bok, bok. Bok, czyli B, B, B. Możemy sobie to zapisać, żebyśmy lepiej zapamiętali. To już może nam wskazywać, co ta cecha będzie oznaczała. Bok, bok, bok. I sprawdźmy teraz na przykładzie tutaj, jak sobie to zastosować. Narysujmy sobie dwa e, trójkąty. Tutaj będziemy mieli jeden trójkąt. O. I obok drugi trójkąt. I obok drugi trójkąt. I obok drugi trójkąt. Cecha bok, bok, bok. Musimy ją stosować w taki sposób. Jeśli boki jednego trójkąta są takie same jak odpowiednie boki drugiego trójkąta, to będziemy mogli wyciągnąć wniosek, że dwa trójkąty są przystające. Czyli po prostu będziemy musieli pokazać, że boki tego trójkąta mają takie same długości jak odpowiednie boki tego trójkąta. I teraz popatrzmy, w jaki sposób możemy sobie to tutaj oznaczyć. Czyli w tym przypadku, o weźmiemy sobie tutaj ten bok, jeśli ten bok będzie miał taką samą długość jak ten bok i oznaczymy sobie to tutaj jedną kreseczką, jeśli ten bok będzie miał taką samą długość jak Tutaj ten bok i oznaczymy sobie te boki dwiema kreseczkami. I jeśli ten bok będzie miał taką samą długość jak ten bok i oznaczymy to trzema kreseczkami, to będziemy mogli powiedzieć, że te dwa trójkąty są przystające. I co wiemy o trójkątach przystających? Wiemy, że, kąt, że odpowiednie kąty są również identyczne, czyli ten kąt będzie miał swój odpowiednik tutaj, ponieważ e, te kąty występują pomiędzy bokami, które mają tutaj taką samą długość, to widzimy. E, ten kąt, który jest tutaj, ma swój odpowiednik w tym miejscu i kąt, który znajduje się tutaj, ma taką samą miarę jak kąt, który znajduje się. Tutaj. I e, jeśli wskażemy, że jeden trójkąt ma e, długości boków identyczne jak odpowiednie boki w drugim trójkącie, to będziemy mogli powiedzieć, że te dwa trójkąty są przystające, czyli identyczne. Spróbujmy sobie uzasadnić, że ta cecha rzeczywiście jest poprawna, czy rzeczywiście odzwierciedla to, że jeśli będziemy mieli dwa trójkąty o identycznych długościach boków, to będziemy mogli wyciągnąć wniosek, że są przystające. Spróbujmy przeprowadzić doświadczenie. Narysujmy tutaj taki trójkąt. Tu będziemy mieli żółty bok, tutaj będziemy mieli fioletowy, a tutaj damy zielony. O. I moje pytanie brzmi e, następująco. Czy jesteśmy w stanie zbudować trójkąt o innym kształcie, ale taki, który ma identyczne boki jak ten trójkąt, który znajduje się e, tutaj? I teraz spróbujmy sobie e, rozmieścić te boki troszeczkę inaczej. Damy tutaj o zielony bok, tutaj e, damy żółty a tutaj fioletowy. I widzimy ewidentnie, że nie mamy tutaj trójkąta, ale jak moglibyśmy zmontować tutaj z tych trzech odcinków trójkąt? Możemy zrobić to na dwa sposoby. Możemy tutaj ten punkcik, ten koniec tego odcinka i ten koniec tego odcinka złączyć albo tutaj w tym miejscu, czyli musielibyśmy to e, przesunąć w ten sposób, to przesunąć w ten sposób i popatrzmy, co byśmy otrzymali. To e, mielibyśmy w ten sposób, a tutaj to mielibyśmy w ten sposób. I powstałby nam trójkąt. Ale popatrzmy, to jest dokładnie ten sam trójkąt, który mamy tutaj. Co musielibyśmy tylko zrobić? Musielibyśmy złapać tutaj ten wierzchołek i przerzucić go tutaj w drugą stronę. Wyobraźmy sobie to w ten sposób, że to jest w miejscu, łapiemy za ten wierzchołek i przerzucamy to tutaj w tę stronę. Czyli po prostu mielibyśmy tutaj coś takiego. Cyk, a tutaj mielibyśmy o. Tak, no troszeczkę te długości się nie zgadzają, ale tutaj chodzi o to, e, co to jest tutaj to przerzucenie. Czyli widzimy, że mamy identyczny trójkąt jak tutaj. Mamy również drugą opcję. Moglibyśmy tutaj e, ten odcinek oraz ten odcinek złączyć tutaj w tym miejscu. Czyli musielibyśmy kręcić tym odcinkiem o w taki sposób, abyśmy mieli tutaj to tak, a tym musielibyśmy tutaj pokręcić w tę stronę. Może o, pokażę. Tym kręcimy w tę stronę a tutaj tym kręcimy w tę stronę i to złączyłoby nam się dokładnie tutaj i jak musielibyśmy tutaj sobie to yy, przekształcić ten trójkąt, który mamy tutaj, abyśmy mieli taki sam trójkąt. Musielibyśmy go po prostu obrócić troszeczkę w tę stronę, tak, w tę stronę. Wystarczyłoby nam obrócenie, aby to znalazło się w takiej pozycji, wtedy automatycznie to znalazłoby się w takiej pozycji, a to po pokręceniu tym trójkątem w prawą stronę byłoby tutaj w tej pozycji. Tak więc... Ta cecha bok 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 widzimy jest jak najbardziej poprawna, czyli jeśli będziemy mieli dwa trójkąty o identycznych długościach boków, wszystkich oczywiście, to będziemy mogli powiedzieć, że te dwa trójkąty są identyczne, czyli że są przystające. Pamiętajmy, że przystawanie oznacza e, coś, co jest identyczne. Tutaj sobie zapisaliśmy, przystawanie to jest takie same.